pani teraz tak dziwnej perspektywy, ale jesteście ustawieni na łóżku. Chciałam wam pokazać paczkę, która do mnie przyszła, dlatego że ja często umawiam się z wami na rytuały i przysyłacie mi świece. Ja mam tutaj właśnie przysłane świece. Mamy 5 białych, 5 złotych. Będziemy robić czary-mary, ale dostałam również, słuchajcie, od pani Mirosławy, którą bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam, śliczną kartkę z pozdrowieniami i z kotami oczywiście, jakby mogło być inaczej. Taki open box kotowy, koty od razu były na samym wierzchu, także po prostu słodziaki, uwielbiam. Zawsze proszę was o kartkę z intencją i zdjęciem, żebym wiedziała, z kim pracuję. I z jednej strony to jest wygodne, dlatego że jak mi przychodzi takie pudełko, to ja mam pudełko plus intencje włożone i wiem, czyje co jest i na co. Natomiast z drugiej strony to też jest taki ślad energetyczny, wasz ślad energetyczny, pismo, także jest z czym pracować. Tutaj jeszcze potrzebne były do wszystkiego olejki. Ja dostałam olejki z zielonej herbaty i z cynamonu. Także cynamonowy, także będziemy działać. Zobaczymy, jak z tej firmy olejunie pachną. To jest... No, cynamon, powiem wam, pachnie naprawdę oleistym cynamonem, bez dodatku jakiegoś chemicznego. I mogę tutaj serdecznie polecić w takim razie. Patrzę, gdzie tu jest Avicenna Oil. Avicenna Oil. Tych jeszcze nie widziałam naprawdę. Może jakieś, ale niekoniecznie. Chyba nie, dlatego że w zasadzie w żadnych nie miałam ulotki, żeby było śmieszniej. I tutaj, gdzie my mamy ten cynamonowy? Cynamonowy. Zwyczajne działanie. Działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, rozgrzewające, łagodzi objawy reumatyczne i artrytyczne, łagodzi objawy przeziębienia, grypy i anginy. Także tak to jest z tym olejkiem. Natomiast ten drugi z zielonej herbaty. Miętowy, lawendowy, sosnowy. Sporo mają tych olejków. Rozmarynowy, ale słuchajcie, z drzewa herbacianego tylko jest napisane, nie ma z zielonej herbaty. Ale to zaraz zobaczymy, bo może będzie tam opisane. Aha, bo tu jeszcze jest druga strona. No to fajnie, fajnie, że jest ulotka, dlatego że możemy się dużo dowiedzieć z tej ulotki. Nie miałam styczności z tą firmą, ale powiem wam, olejek cynamonowy jest naprawdę w porządku. Zobaczymy, jaki jest olejek z zielonej herbaty. Ta sama firma. No, pachnie zieloną herbatą. Pachnie zieloną herbatą. No, nie są złe te olejki. Do użytku zewnętrznego. No, do użytku zewnętrznego, bo będziemy świece smarować, także nie będziemy tego pić. I dostałam jeszcze, słuchajcie, tadam, karty anielskie do Ren Virtue. Karty anielskie, wsparcie w miłości. Ja miałam kiedyś karty do Ren Virtue, ale jak mi okradli samochód, gdzie stała cała torba z kartami, to nie wiem, kto się tym bawi. I teraz tak, rozmowy od serca, pierwsza karta. Szczerze porozmawiaj o swoich odczuciach ze swoją drugą połową. Tadam, uwielbiam mieć nowe karty i odkryć tą pierwszą kartę. No, myślę, że będziemy używać tego na pewno do przesłań, bo ja tak używam kart anielskich. Natomiast dziękuję bardzo za dodatkowe rzeczy, dlatego że to bardzo miłe, jeżeli przysyłacie coś dla siebie, ale również gdzieś tam się coś dla mnie znajduje. No i te koty po prostu rozwaliły system. Słuchajcie, koty są najlepsze. Dobrze, do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Dzisiaj będzie, moje kochane, zupa warzywna, czyli po 1/3 z tych warzyw wrzucę do garnka, czyli mamy włoszczyznę, warzywa wszelkie, marchewkę mini, bardzo je lubię, są takie słodkie i dobre, fasolkę szparagową, brokuły, dwa, się to nazywa, smakowity kurczak pod udzie, żeby się na czymś gotowało, i 1/3 masełka. Tak już właśnie poczyniłam zakupy na dzisiejszą warzywną zupkę i tak ona będzie wyglądała w gotowaniu 5 minut, bardzo prosta,
na masełku, na nóżkach, natomiast zielone warzywa i oczywiście nic nie zabieramy śmietaną, bo tu jest tak dobry smak, że już nie będzie potrzeba. Także tak dzisiaj będzie wyglądał obiad. Kot też zainteresowany, widzę, warzywkami. Tak, widzicie? I to już produkt gotowy. Dorzuciłam jeszcze dwa ziemniaczki, cebulkę i czosnek, bo lubię, dosypałam papryki słodkiej i ostrej, pieprzu oczywiście, szczyptę soli i właśnie tak wygląda zupka warzywna, pychotka. No ja już chcę jeść, także, bo mi tu ślinka cieknie, zobaczymy się pewnie później, pa pa! Cześć moje słoneczka, ponownie, dzisiaj to już jest ostatnie wejście, ale chciałam Wam pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze tak siedzę sobie i nic nie robię i uzupełniam dane w mojej księdze rytualnej, dlatego że teraz, o, długopis, rytuał Nowiu 9 marca, kilka osób się zapisało i muszę posprawdzać, czy mam wszystkie daty urodzenia, imiona, czy tutaj się wszystko zgadza i czy wszystkie osoby zapisałam, więc jak zwykle w tej rytualnej księdze zapisuję. Natomiast chciałam Wam jeszcze pokazać, oprócz tego, co robię, słuchajcie, byłam dzisiaj w Netto, ceny mam i kupiłam 3 świeczki. Ale słuchajcie, są to świeczki w kształcie jajeczek. I teraz tak, po co mi świeczki w kształcie jajeczek? Otóż po to, że właśnie w te przeurocze kolory, które są kolorami święta pogańskiego Ostary, czyli naszego katolickiego, naszej katolickiej Wielkanocy, z tym, że tutaj no, chodzi o księżycowe święto, o ten kalendarz solarny. To są właśnie kolory odpowiadające temu świętu, czyli taka radosna wiosna, jajka, czyli płodność. Ja sobie je zakupiłam do przystrojenia ołtarza. Jak będzie ten ołtarz wyglądał, to ja również Wam pokażę. Myślę, że Wam pokażę, jak go zdążę, jak gdyby nagrać, bo zrobić to muszę zdążyć. Natomiast muszę sobie przemyśleć, co mi będzie potrzebne, jaki rytuał będę sobie robiła. A właśnie zbliżają nam się, no nie tyle Wielkanoc, co dla mnie Ostara. Więc już zbieram sobie artefakty w postaci jajków. W postaci jajków do ustrojenia ołtarza. Jajko jest symbolem płodności. Katolicyzm przejął je typowo z pogaństwa, dlatego że no ja się nie spotkałam, żeby w Biblii było mówione zanieść jajko w niedzielę, w sobotę w święcące, uświęć te dary i będzie spoko. To jest po prostu pogańskie święto, gdzie to było symbolem tego pogańskiego święta, czyli po prostu jajko, symbol płodności, symbol nadejścia nowego. Tutaj nam się już zaczyna wiosna, zaczynają nam się te wszystkie radosne chwile dla tego jajko. Ja myślę, że ja w ogóle w Ostare zrobię coś na zasadzie płodności, tylko takiej płodności twórczej, płodności zwyczajnej również, dlatego że Wy często macie problem z zajściem w ciążę i trzeba by było to fajnie napędzić rytualnie, dlaczego nie? Ale jeszcze to na pewno będę ogłaszała i będę dawała w wydarzeniu na Facebooku, ale już zaczynam sobie do ołtarza właśnie takie słodkości świeczkowe zakupować i na pewno te świece wykorzystam do jakiegoś rytuału w Ostarę, czyli w moment czasoprzestrzeni, kiedy światło zacznie nabierać mocy, będzie już dłuższy dzień, już będzie się nowe rodzić, już po prostu naprawdę będzie zupełnie, zupełnie inna energetyka. I jedyną rzeczą, którą Wam chciałam tak poradzić w międzyczasie, zasiejcie sobie rzeżuchę na bogactwo. I teraz tak, kupcie sobie rzeżuszkę i nie wcześniej niż po Nowiu teraz, czyli po 9, ja myślę, że ten piątek, sobota będzie takim dobrym czasem na zasianie rzeżuchy. Wyobraźcie sobie, że zasiewając tą rzeżuchę na tym, czym się rzeżuchę sieje, a, mów, gaza, tak na gazie, myślcie o bogactwie i o dobrobycie. I dbając o tą rzeżuchę, podlewając, to już by musiało być fatalne przekleństwo, żeby rzeżucha nie wyrosła. Zawsze jakieś ziarenko wyrośnie. Właśnie wyobrażajcie sobie, że wraz ze wzrostem tej rzeżuchy wzrastają Wasze możliwości. Potem ją konsumujcie na zdrowie, właśnie w
wkładając w swój organizm tę energię dobrobytu i szczęścia. To jest taki bardzo wigilijny, chciałam powiedzieć. Wielkanocny, bardzo dobry, ostarowy, pogański zwyczaj. A ja ze swoimi jajkami w postaci świec, świecami w postaci jajek, żegnam się już z Wami na dzisiaj. Vlog był króciutki, ale myślę, że parę ważnych informacji Wam przekazałam. O ostarze jeszcze na pewno też opowiem, nagram, podam jakiś rytuał ciekawy. A dzisiaj tylko tyle chciałam Wam pokazać. Także do zobaczenia, moje słoneczka, buziaki i pa, pa, pa!